Dzisiaj chciałbym wam przedstawić kolejną historię ze stolicy. Miała ona miejsce w roku 1995. Magdalena Dawidczyńska urodziła się w Łodzi. Jej ojciec Stanisław był wówczas piłkarzem. Po skończonej karierze piłkarskiej rozpoczął karierę trenerską. W roku 1995 Magdalena miała 26 lat. Mieszkała w Warszawie z rodzicami, przy ulicy Międzynarodowej na Saskiej Kępie. Ojciec wówczas był trenerem stołecznej drużyny Okęcie. Magda nie miała rodzeństwa. Była wielką fanką zespołu ABBA i należała do fanklubu tego zespołu, jeszcze od czasów licealnych. Zgodnie z wiedzą jej rodziców, miała ona partnera o imieniu Marek. Jak się później okazało, nie do końca tak było. Nie spotykali się oni codziennie, a zazwyczaj to ona wychodziła do niego. Magda była dość skryta i nie dzieliła się z rodzicami szczegółami odnośnie tego, co robiła po pracy. Oni nie naciskali. Była dorosła i miała prawo do prywatności. Magdalena od kilku lat zajmowała się trenowaniem dzieci w grze w tenisa ziemnego. Początkowo pracowała m.in. w AZS-ie. Jednak po kilku latach postanowiła działać na własną rękę. Wynajmowała kort i salę, w której mogła prowadzić na własną rękę zajęcia indywidualne, a także grupowe. Miejsce jej pracy znajdowało się na warszawskim Wawrze przy ulicy Romantycznej. Tam początkowo wynajęła budynek, w którym prowadziła zajęcia, a z biegiem czasu wybudowała na zewnątrz kort. Jak mówiłem wcześniej, Magdalena była osobą skrytą. Tak było nie tylko względem rodziców. Od pewnego czasu coś ją trapiło, ale nie wyjawiła nikomu, o co dokładniej chodziło. Swojej przyjaciółce powiedziała jedynie, że naważyła sobie piwa, to teraz musi je wypić. Co miała na myśli? Tego nie wyjawiła. Być może miało to związek z problemami finansowymi, z jakimi od jakiegoś czasu się borykała. 30 listopada roku 1995. Był to czwartek. Poranek i przedpołudnie Magda spędziła w mieszkaniu. Pracę zaczynała dopiero po południu, jak to zazwyczaj bywało. Jej rodzice byli w tym czasie na zakupach, które musieli zrobić w związku z czekającym ich nazajutrz wyjazdem. Zatem była sama w domu. Około godziny 11 na telefon stacjonarny zadzwonił jej kolega. Ten zapraszał ją na imprezę andrzejkową. Ona jednak grzecznie odmówiła, ponieważ tego dnia musiała pracować do późnych godzin. A kolejny dzień również zapowiadał się pracowicie. Magda dzień później organizowała spotkanie ze znajomymi u siebie w domu. Porozmawiali jeszcze chwilę. Niedługo po skończonej rozmowie rodzice wrócili do mieszkania. Nie zostali tam jednak długo, gdyż wybierali się do pracy. Magda również wyszła z domu około godziny 14. Wsiadła do auta, którym udała się w kierunku hali, na której prowadzić miała zajęcia. Do pokonania miała około 10 kilometrów. Dotarła na czas do pracy. Zajęcia przebiegały zgodnie z planem. Skończyły się o godzinie 19. Ostatnie dzieci wyszły z hali niedługo później. Magdalena na miejscu pozostała jeszcze do godziny 21. ponieważ musiała posprzątać po zajęciach, a także wyczyścić kort. Co działo się potem? Nie wróciła do domu jak zwykle. Rodzice byli zaniepokojeni. Co prawda były to Andrzejki i wielu młodych ludzi spędzało czas na spotkaniach towarzyskich. Ale Magda nie mówiła, by miała takie plany. Wręcz przeciwnie. Zapytana przez matkę o plany na wieczór, powiedziała wręcz, że nie ma zamiaru nigdzie się wybierać. Z jakiegoś jednak powodu nie wróciła. Nie zadzwoniła do domu i nie dała znać, że nie pojawi się tam na noc. A przez całą noc nie pojawiła się. W końcu nad ranem Stanisław, ojciec Magdaleny, postanowił pojechać do miejsca pracy córki, by sprawdzić, czy jej tam nie ma.
Matka w tym czasie dzwoniła po znajomych. Mężczyzna udał się na ulicę Romantyczną. Tam znalazł samochód córki. Drzwi od strony kierowcy były uchylone. Była tam jej kurtka i torba. Wyglądało to tak, jak gdyby z jakiegoś powodu oddaliła się od auta zaraz po jego otworzeniu. Nie wróżyło to niczego dobrego. Wkrótce pojawił się tam również właściciel hali, którą wynajmowała kobieta. Został on powiadomiony przez matkę Magdy o jej zaginięciu. Kobieta dzwoniła do niego, licząc, że udzieli on informacji odnośnie miejsca pobytu córki. Nic na ten temat nie wiedział. Dwaj mężczyźni uznali, że należy jak najszybciej zawiadomić o zaistniałej sytuacji policję. Ojciec podejrzewał, że córka została uprowadzona. Stanisław udał się do sąsiedniego budynku, gdzie pozwolono mu skorzystać z telefonu. Zadzwonił na policję. Śledczy niebawem pojawili się na miejscu. Policjanci rozpoczęli przeczesywanie okolicznych terenów. Niedługo później zauważyli ślad, a tuż obok niego znajdowały się dokumenty. Należały do Magdaleny Dawidczyńskiej. W zaroślach nieopodal, za drzewem, pod stertą liści, znaleziono ciało młodej kobiety. Szybko ustalono, że była to Magda właśnie. Obecny na miejscu ojciec od razu ją rozpoznał. Od kilku godzin już nie żyła. Kobieta padła ofiarą zabójstwa. Miała 3 rany postrzałowe. 2 w klatkę piersiową, a 1 w brzuch. Prócz tego miała też 26 ran kutych na klatce piersiowej, brzuchu i na plecach. Strzały oddane zostały z bliskiej odległości, a nóż, jakim zadano ciosy, miał między 10 a 12 cm długości. Sprowadzono psa tropiącego. Ten nie złapał jednak tropu zabójcy. Ciężko było dopatrzeć się motywu. Wykluczono działanie z pobudek seksualnych. Kobieta nie została wykorzystana i nie była rozebrana przez zabójców. Nie wchodził w grę również motyw rabunkowy. Sprawcy nie zabrali portfela ofiary, nie ściągnęli też biżuterii, jaką nosiła. No może z małym wyjątkiem. Na palcu jednej z dłoni Magdalena nosiła coś na wzór obrączki. Ta zniknęła. Ale kobieta nie miała męża. Czemu zatem nosiła obrączkę? Śledczym udało się ustalić, że Marek wcale nie był jej narzeczonym, a w rzeczywistości spotykała się z kobietą. Ten fakt był tajemnicą dla większości osób, z jakimi miała kontakt. Z kalendarza, który ofiara miała przy sobie, ktoś wyrwał kartki z ostatnich 2 miesięcy. Czyżby tam można było odnaleźć notatki odnośnie zabójcy? Prawdopodobnie tak właśnie było. Zaginiona obrączka miała być symbolem nieformalnego związku, jaki Magdalena zawarła ze swoją przyjaciółką. W portfelu nosiła natomiast nieformalny akt zawarcia ślubu z kobietą właśnie. Ten również zaginął. Nie były to jednak rzeczy mogące stanowić wartość dla osoby postronnej. Stanowiły ją jednak dla zamordowanej. Samochód, który również mógł stanowić wartość, nie został skradziony. Nie zabrano z niego też wartościowego sprzętu sportowego. Wyglądało na to, że ktokolwiek dopuścił się zbrodni, przyszedł na miejsce pracy Magdaleny głównie z zamiarem pozbawienia jej życia właśnie. Taki był jego cel. Świadczy o tym fakt zadania aż 26 ciosów nożem. Ktoś ewidentnie chciał być pewien, że Magda nie przeżyje tego ataku. Oczywiście zdarzają się i tacy zabójcy, którzy po prostu chcą zabić przypadkową osobę bez żadnego motywu. Z tego typu sytuacją mieliśmy niedawno do czynienia w Krakowie, gdy młody mężczyzna zaatakował zupełnie dla niego obcą dziewczynę i próbował ją udusić. Jemu na szczęście ta próba się nie udała. Najczęściej jednak tego typu zabójstwa są nieprzypadkowe. Należało zatem dokładnie prześledzić życiorys Magdaleny.
ponieważ najpewniej w jakimś rozdziale jej życia pojawił się ktoś, kto chciał jej śmierci. Strzały z broni palnej, a do tego seria ciosów nożem, to ewidentnie zjawisko tak zwanego nadzabijania. Do czynienia z nim mamy zazwyczaj w przypadku, gdy sprawcę z ofiarą łączy mocny stosunek emocjonalny. Jeśli w tym przypadku tak było, należało dokładnie przyjrzeć się osobom z otoczenia Magdaleny. Wśród nich najprawdopodobniej był zabójca. Ciało przeniesione zostało już pośmiertnie. Nie było śladów wciągnięcia go po ziemi, więc albo zabójców było dwóch, albo jeden, ale za to silny fizycznie. Sama Magda była raczej drobnej postury i dla mężczyzny przeniesienie jej ciała nie powinno być aż tak dużym wyzwaniem. Na drodze od miejsca, w którym doszło do postrzelenia, do miejsca, w którym znaleziono ciało, nie znaleziono żadnych śladów krwi, mimo iż kobieta wykrwawiała się w błyskawicznym tempie. Prawdopodobnie krew wsiąkała w ubranie sprawcy podczas przenoszenia ciała. Przeprowadzono oględziny miejsca zbrodni. Sprawca nie pozostawił na miejscu żadnych śladów mogących naprowadzić na jego trop. Nie było śladów linii papilarnych na ciele ofiary. Nie udało się też wyodrębnić śladów jego butów. Nie wiadomo, czy na miejscu pojawił się na piechotę, czy może przyjechał tam samochodem. Zabezpieczono ślady kół, ale nie wiadomo, czy zostały one tam zostawione przez auto sprawcy, czy może przez jeden z wielu samochodów, jakie przewinęły się w ciągu ostatniej doby przed oględzinami. Pojawił się świadek, który widział w godzinach wieczornych miejskie auto zaparkowane nieopodal kortów. Jednak nie wiadomo, czy należało ono do sprawcy. W śledztwie brakowało chociażby najmniejszego punktu zaczepienia. Zabezpieczono trzy łuski z pocisków. Tym samym udało się ustalić broń, z której strzelano. Był to Walter kaliber 6,35 mm. Najprawdopodobniej była to broń gazowa przerobiona na ostrą, które w tamtych czasach były bardzo popularne. Zatem niespecjalnie przybliżyło to śledczych do odkrycia zabójcy. Według ustaleń śledztwa zabójca był na miejscu zbrodni znacznie wcześniej. Najprawdopodobniej czekał on na moment, kiedy Magda wyjdzie z budynku i wówczas zdecydował się ją zaatakować. Przesłuchiwano ludzi mieszkających w okolicy. Być może ktoś coś słyszał lub widział kogoś podejrzanego. Niedaleko mieszkał francuski dyplomata, a niewiele dalej żołnierz pilnował konsulatu. Niestety, sąsiedzi nie okazali się być zbyt pomocni. Nie słyszeli żadnych strzałów tego andrzejkowego wieczoru. Nic nie słyszeli również pracownicy śpiący na terenie pobliskiej budowy. Było to o tyle zaskakujące, że miejsce zbrodni znajdowało się z dala od miejskiego zgiełku i każdy hałas zwracał uwagę sąsiadów. Tym razem tak nie było. Możliwe, że broń, którą posłużył się zabójca, wyposażona była w tłumik, który niwelował huk wystrzału. Na jednej z sąsiadujących posesji znaleziono butelkę po winie musującym. Dzień wcześniej na pewno jej tam nie było. Jeszcze przed zabójstwem pewne małżeństwo odwiozło na trening tenisa swoje dziecko. W trakcie treningu mężczyzna i kobieta wybrali się na spacer z psem po okolicy. Czworonóg zachowywał się dziwnie. Był bardzo zaniepokojony przy okolicznych zaroślach na terenie działki sąsiadującej z terenem kortów, gdzie potem, już po zabójstwie, znaleziono butelkę. Czyżby w owym czasie ukrywał się tam już zabójca? Nie wiadomo, czy butelka została włączona do materiału dowodowego i czy próbowano pobrać z niej próbki i porównać DNA podejrzanych osób. Ktokolwiek dopuścił się zbrodni, musiał wiedzieć, że tego wieczoru Magda będzie w pracy dłużej lub czekał przed budynkiem od dłuższego już czasu. Nie co dzień zostawała do tak późnej pory w pracy. Mało prawdopodobne, by ktoś przypadkiem pojawił się w usytuowanym na uboczu miejscu. Znajomi Magdaleny twierdzili, że od jakiegoś czasu czegoś się bała w miejscu swojej pracy. Czyżby ktoś już wcześniej pojawiał się w tym miejscu, by ją nastraszyć? Magda na co dzień działała w sposób dość schematyczny.
Zawsze, wychodząc z pracy, najpierw zabierała rzeczy, które ładowała do swojego auta. Dopiero po włożeniu rzeczy cofała się do budynku i zamykała kratę zabezpieczającą wejście. Tym razem nie zdążyła zrobić tej ostatniej czynności. Najprawdopodobniej zabójca strzelił do niej, kiedy od auta kierowała się w stronę hali. Po otrzymanych strzałach próbowała jeszcze uciekać, ale szybko została dogoniona i wówczas otrzymała całą serię ciosów nożem. Jeden z tropów policyjnych prowadził do Jacka K., mężczyzny, u którego Magdalena Dawidczyńska wynajmowała korty. Wynajmowała od niego budynek od roku 1992. Jak się okazało, wpadła ona w oko mężczyźnie. Jakiś czas wcześniej zalecał się do niej, ale ta dała mu wyraźnie znać, że nie jest zainteresowana. Być może urażona duma mężczyzny popchnęła go do tak makabrycznej zbrodni. Od jakiegoś czasu Magdalena zastanawiała się nad zmianą miejsca, w którym prowadziła swoje zajęcia. Koszty wynajmu wzrastały i powoli nie było już jej stać na przyjmowanie uczniów w tym miejscu. Rozważała przeniesienie szkółki do Parku Skaryszewskiego. Tak właściwie to poczyniła już kroki, by z końcem roku przenieść się właśnie w tamto miejsce. Kobieta zaczęła popadać w zadłużenie. Czyżby zaciągnęła dług u niebezpiecznych ludzi i nie była w stanie go spłacić? Śledczy prześledzili wątek Jacka K., jednak ustalono, że nie miał on nic wspólnego z zabójstwem. Mężczyzna miał alibi na czas zbrodni. Przesłuchanie go nie dało podstaw, by podejrzewać go o udział w zabójstwie młodej kobiety. Innym wątkiem, który brano pod uwagę, była sprawa sprzed kilku miesięcy. Wówczas Magda miała ostre spięcie z pewnym mężczyzną. Doszło między nimi do szarpaniny. Powodem tej sytuacji było to, że mężczyzna prześladował jej partnerkę. Przyjmijmy, że na imię miała Alicja. Mężczyzna miał na jej punkcie obsesję. Jemu nadajmy imię Leszek. Poznali się, kiedy Alicja udała się do pierwszej pracy. On już tam wówczas pracował. Wpadła mu w oko. Próbował się do niej zbliżyć, ale ona wyraźnie podkreślała, że nic z tego nie będzie. On mimo wszystko pozostawał względem niej nachalny. Przychodził do jej biura i spędzał tam długie godziny, jakby nie rozumiejąc słów odmowy. W końcu, zmęczona sytuacją Alicja, postanowiła odejść z pracy, by urwać kontakt z natarczywym mężczyzną. Tak się jednak nie stało. Leszek jeździł za nią samochodem i spędzał długie godziny pod jej domem. Przeprowadziła się, ale i to nie wystarczyło. Dowiedział się, gdzie mieszka i znów pojawił się pod jej domem. Poszła na studia, a on udał się na tę samą uczelnię, na ten sam kierunek. Kiedy zmieniła grupę, on zrobił to samo. Był jak cień, od którego nie da się uciec. Śledził ją i nie dawał jej spokoju. Dziś taką osobę nazwalibyśmy stalkerem. Wówczas chyba jeszcze nie używano tego określenia. W pewnym momencie, kiedy podczas kolejnego spotkania z Alicją Magda zobaczyła nieopodal natarczywego prześladowcę, nie wytrzymała i wdała się z nim w głośną kłótnię. Doszło do rękoczynów. Ta kobieta miała go nawet uderzyć w twarz. Nie była to ich pierwsza kłótnia. Już wcześniej dochodziło między nimi do szarpanin. Leszek nienawidził Magdaleny i była ona dla niego bardzo niewygodna. W jego toku rozumowania ona stała na drodze do jego szczęśliwego życia u boku Alicji. Ta nigdy nie powiedziała mu, że jest w związku z Magdą. Ale ten, widząc je razem, był chorobliwie zazdrosny i widział w niej rywalkę. W końcu kobieta zadzwoniła do jego matki, by poskarżyć się na jego natarczywe zachowanie. Od tego czasu uspokoił się. Według zeznań świadków był on widywany w okolicy kortów jakiś czas przed zabójstwem. To być może właśnie jego bała się Magdalena. Poważnie brano pod uwagę, czy Leszek nie stał za zabójstwem. Ewidentnie miał on motyw. Podał on jednak śledczym alibi na czas, kiedy doszło do zbrodni. Do godziny 20:50 był na uczelni, co potwierdzała nawet Alicja, która sama jego wskazywała jako potencjalnego zabójcę. Około godziny 22:00 zadzwonił do jej ojca, by złożyć mu życzenia z okazji imienin.
Zatem luka czasowa tego wieczoru wynosiła 70 minut. Czy w tym czasie mógł dopuścić się zbrodni i wrócić jakby nigdy nic do domu? Policja nie drążyła dalej tego wątku. Nawet już po śmierci Magdaleny stalking nie ustał. Leszek nadal naprzykrzał się Alicji. Nie wiem, jaki finał miała ich historia. Rodzina Magdaleny nie wiedziała zbyt wiele o jej życiu osobistym. Nie zwierzała im się z tego, z kim i gdzie się spotykała. Byli przekonani, że ona wiązała przyszłość z Markiem, którego znali. Nie mieli pojęcia, że nawiązała relację z inną kobietą. Pojawiły się głosy, że w tle zabójstwa mogły pojawić się kwestie handlu narkotykami. Według niektórych relacji, w miejscu, gdzie znajdowały się korty, miały być przechowywane narkotyki właśnie. Po śmierci Magdaleny sprawdzano ten trop. W hali, gdzie odbywały się zajęcia tenisa, zerwano podłogę, jednak niczego tam nie znaleziono. Wśród znajomych ofiary mówiło się, że od jakiegoś czasu miała ona problem z jednym z rodziców jednej ze swoich podopiecznych. Nikt nie wiedział, o co dokładniej chodziło, ale w grę miało wchodzić nawet pozwanie Magdaleny do sądu. Policja próbowała sprawdzać ten wątek, jednak żaden z rodziców nie wskazał, by miał jakieś pretensje do trenerki tenisa. Ojciec ofiary przypomniał sobie, że od jakiegoś czasu na terenie w okolicy kortów pojawiał się podejrzany mężczyzna. Przychodził tam i opalał się nieopodal miejsca, w którym trenowały dzieci. Jak się okazało, mężczyzna ten był podejrzewany o skłonności pedofilskie. Zdaniem ojca Magdy został on przyłapany na próbie pozyskania nagrań pornograficznych z dziećmi w roli głównej. W bloku, gdzie ów mężczyzna mieszkał, doszło do próby gwałtu i sprawcą miał być właśnie ów mężczyzna. To jednak relacja ojca, nigdy nie potwierdzona oficjalnie przez organy ścigania. Stanisław Dawidczyński udał się jakiś czas po śmierci córki do Jasnowidza, by ten pomógł znaleźć sprawcę. Tamten wskazywał właśnie na mężczyznę podejrzewanego o pedofilię. Policja sprawdzała ten trop, ale miał on alibi na czas zbrodni. Wykluczono jego udział w tym zabójstwie. Jakiś czas przed zbrodnią na telefon w domu Dawidczyńskich ktoś zadzwonił. Odebrała Magda. Rozmówca zapraszał ją na czarną mszę. Powiedział, że msze odbywają się co czwartek na warszawskim Żoliborzu. Kobieta oczywiście odmówiła. Nie wiadomo, kim był ów mężczyzna i czy miał on cokolwiek wspólnego ze śmiercią Magdaleny. Nie da się jednak ukryć, że do zabójstwa doszło akurat w czwartek, co równie dobrze może być tylko przypadkiem. Po 2 latach braku efektów w śledztwie przez Stowarzyszenie Przeciwko Zbrodni imienia Jolanty Brzozowskiej wyznaczona została nagroda w postaci 20 tysięcy złotych dla osoby, która przyczyni się do ujęcia sprawcy tego zabójstwa. W maju roku 1998 sprawa Magdaleny Dawidczyńskiej została na prośbę rodziców kobiety przedstawiona w programie 997. Niestety, emisja popularnego programu nie przyniosła żadnych postępów w sprawie. Niemal 4 lata po zbrodni, w październiku roku 1999, śledztwo w tej sprawie zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawców. I tak mijały lata. Po wielu już latach od zbrodni powstał odcinek programu Interwencja dotyczący tej sprawy właśnie. Jedną z osób wypowiadających się na ten temat w programie był były już funkcjonariusz. Był on zdania, że zbyt mało uwagi poświęcono stalkerowi. Nie próbowano dociekać, czy jego alibi na pewno było wiarygodne. Sprawą zajęła się też ekipa Archiwum X. Jednak ich działania nie przyniosły przełomu doprowadzającego do zabójcy. W roku 2022 powrócono do tego zabójstwa w programie 997. Były funkcjonariusz wypowiadający się na temat tej sprawy jest przekonany, że zabójca był tylko jeden. Jako najbardziej prawdopodobnego sprawcę wskazał on stalkera partnerki Magdy. Wyjaśniałoby to zniknięcie rzeczy, które wiązały Magdę z partnerką, na punkcie której obsesję miał ten mężczyzna. Był on o nią zazdrosny.
i może w ten makabryczny sposób chciał pozbyć się rywalki, a zabranie symbolicznej obrączki i certyfikatu ślubu mógł potraktować jako swoiste trofeum i pokazanie Magdalenie, że Alicja należy wyłącznie do niego. Niestety, kolejne publikacje, choć ożywiły pamięć o wydarzeniach z roku 1995, to nie pomogły w ustaleniu sprawcy lub sprawców tej zbrodni. Dziś od sprawy minęło niemal 30 lat i już mało kto wierzy, że uda się ją jeszcze rozwiązać. A może wy macie jakieś tropy? Chętnie poznam wasze teorie na ten temat. Dziękuję za dziś i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.